Witam bardzo serdecznie wszystkie koziorożce na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna kłania się dzisiaj horoskop na grudzień dla koziorożca zodiakalnego, ascendentalnego w Słońcu, w Księżycu, jeśli macie ten znak, to zapraszam moi drodzy bardzo serdecznie do wysłuchania karty Tarota, główne aspekty, miłość, uczucie, finanse, zdrowie, rady, ostrzeżenia, podróże i magiczne przesłanie Syreny Delfiny. Także zaczynamy oczywiście od rozkładu z kart Tarota. Tarot na grudzień dla koziorożca. Tarot. Zobaczmy, co się będzie działo. Tarot. Dobra. Dwójka mieczy. Piątka buław. Trójka kielichów, rycerz kielichów, karta diabła, dziesiątka kielichów, dziewiątka kielichów, dziesiątka mieczy, cesarz, dziesiątka monet, czwórka buław, kochankowie, as mieczy, piątka monet, szóstka mieczy i siódemka kielichów. No dobrze, zacznijmy od początku. Mamy taki troszeczkę roller coaster w tym miesiącu, takie zawirowania, ale wszystko zmierza ku lepszemu, pamiętajcie. Przede wszystkim powoli zaczniecie wychodzić z jakiegoś impasu, z jakiejś sprawy niewyjaśnionej, bo jeszcze na początku miesiąca nie będziecie widzieli wszystkich możliwości, które tutaj mogą do Was przyjść. Jest też duża jakaś rywalizacja w pracy, czy też konflikt, spór o ważną sprawę, żeby to wszystko miało jakoś spójną całość w tym miesiącu, spór z życiem, zmagania w pracy. To jest taki ogólny proces tutaj u koziorożca, który trwać będzie. Jest coś takiego, że widać, nie umiem tego ująć właśnie słowami, że widać jednego dnia Wasze załamanie, że tak powiem, lekkie, a na drugi dzień już macie taki wigor życiowy i to widać bardzo dokładnie. Jest też tutaj sporo radości, macie powrót jakiegoś sympatycznego znajomego, który z jednej strony jest sympatyczny, ale z drugiej strony należy troszeczkę się obawiać, bo jest trochę toksyczny. Może jakieś proponować Wam transakcje, czy finansowe, czy jakieś imprezy, czy jakieś tutaj pokazują się uzależnienia. Trzeba uważać na osobę z przeszłości, mężczyznę, który może być przyczyną jakiegoś, no nie wiem, albo konfliktu. Możecie się z nim spotkać i na przykład może być spora kłótnia, albo on może na przykład proponować jakieś sprawy uzależnienia, tutaj sprawy finansowe, może będzie proponował jakąś pożyczkę, będzie chciał pożyczyć waszych, skorzystać z waszych finansów. Jest tutaj jakieś zagrożenie dużą jakąś sprzeczką, kłótnią, właśnie te uzależnienia się pokazują, alkohol i tak dalej. Ta osoba jest sympatyczna na pewno, ale toksyczna, tak? Chce czegoś więcej, chce wkroczyć w Wasze życie z butami. Na takie osoby musicie uważać. No dobrze, po połowie miesiąca jest bardzo korzystnie tutaj dla domu waszego, dla waszej rodziny. Pokazuje się zasobna rodzina, duże świętowanie, jest stabilizacja, jest sukces, jest miłość i dobre jakieś plany na przyszłość. Oczywiście też tutaj, moi kochani, może być tak, że czekają was pod koniec miesiąca jakieś umowy, decyzje, dokumenty do podpisania. Musicie bardzo zwracać uwagę, żeby nie stracić przy tych dokumentach, bo może być strata i tutaj związane z tym zamieszanie.
Też może tak być, że wy musicie przemyśleć pewne sprawy w tym miesiącu. Nie działajcie pochopnie. Jeśli będą jakieś dokumenty, umowy do podpisania, przemyślcie to, rozważcie to dokładnie. Myślę, że uda wam się też rozsądnie gospodarować jakoś finansami, bo tutaj mimo wszystko, że będziecie się cieszyć i będzie udane tutaj wasze życie takie rodzinne i te finanse się poprawią. Rodzina się pokazuje bardzo dobrze, ale no tak jak mówię, trzeba zwracać uwagę właśnie możliwe na wydatki, na jakieś kredyty, pożyczki, nie brać takich rzeczy, nie po prostu wdawać się w jakieś pożyczanie komuś innemu też pieniędzy, bo to nie jest dobry pomysł, tak? To nie jest dobry pomysł na ten miesiąc, bo tu mogą być właśnie straty finansowe. Trzeba zadbać naprawdę o taką harmonię ogólnie w tym miesiącu i też uważać, z kim się zadajemy, kto powraca do naszego życia. To są takie uwagi niby drobne, ale bardzo cenne. Koziorożec może mieć takie zagrożenie właśnie w postaci jego towarzystwa, to jest raz, i zagrożenie związane z finansami. Dokładnie tutaj właśnie mi się pokazała jakaś umowa, która no, nie jest korzystna na koniec grudnia. No i cóż, moi drodzy, na pewno ten miesiąc będzie ciekawy, będzie obfitował w dużą ilość pozytywnych wydarzeń. Jesteście szczęśliwi w waszych związkach i będziecie nadal. Ale pamiętajcie o tym, żeby rozsądnie tutaj żyć, rozsądnie wszystko planować w tym miesiącu. Każdy ruch, każde wydatki, wszystko planować, pomimo że się wydaje, że tych finansów jest bardzo dużo, bo może być takie poczucie, że tych finansów jest naprawdę bardzo dużo, to te finanse szybko stopnieją. To jest też taka uwaga jeszcze, którą zauważyłam. Moi drodzy, no cóż, w zdrowiu na przeziębienia bym uważała, stany zapalne, które też są od układu pokarmowego, być może drobne przeziębienia, pęcherz moczowy, zatoki. No tu, moi drodzy, czy korzonki, czy na przykład sprawy związane z układem hormonalnym, czy też moczowo-nerkowym, to już wspomniałam. Układ oddechowy też, mogą być jakieś kaszle poprzez zawianie, też gdzieś wyjdziecie nieubrani i też was może zawiać. Też uważajcie na to. Nie wychodźcie na przykład, jeśli siedzicie w restauracji, nie wychodźcie spoceni, zgrzani z tej restauracji, rozebrani, bo tutaj też może być problem. Też może być wizyta u lekarza w tym miesiącu. Tak to wygląda z aspektów zdrowotnych. To wszystko, pamiętajcie, macie dużo spełnienia w tym miesiącu, tylko naprawdę z ołówkiem w ręku i powoli, a do przodu, tak jak ja to mówię. Fajnie to wszystko wygląda, ale naprawdę nie działajcie pochopnie. No dobrze, taki to horoskop. Ja wam życzę spełnienia w grudniu. Zdrowia, miłości, radości, wesołych świąt, radosnych, spokojnych, przede wszystkim szczęśliwego nowego roku, aby wasze marzenia były coraz bliżej, aby się spełniały przez cały rok. No i oczywiście jeszcze tutaj magiczne, podsumowujące przesłanie Syreny Delfiny. Pomocna osoba. No patrzcie. Ktoś chce ci pomóc. Pomyśl, kto to może być i zainicjuj kontakt. Dobrze, moi drodzy, na pewno taka osoba się tutaj trafi, bo tutaj jest też taka trójka kielichów, taka trójka syren, ale pamiętajcie o tym, że przyjmujcie tą pomoc. Ale zweryfikujcie to wszystko, bo jest tutaj zagrożenie właśnie taką toksyczną pomocą też.
Także Tarot powiedział, żeby naprawdę weryfikować znajomości w tym miesiącu. Ja Wam życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo spełnienia i miłości. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia.